wciąż trwają prace przy budowie Areny Suwałki. Inwestycja miała pierwotnie zakończyć się w maju 2019 roku. Potem termin przesunięto na koniec drugiej dekady sierpnia, ale i ta data okazała się nieostateczna. Znów trzeba było pochylić się nad wnioskiem wykonawcy, czyli firmy Unimax, i aneksowałem po raz kolejny ten termin 11 października. To jest ten termin aktualny zakończenia tej inwestycji. Jak wyjaśnia prezydent miasta, pojawiły się roboty dodatkowe, których nie przewidywał projekt i budżet tej inwestycji. Z aneksu tego podpisanego jednoznacznie wynika, że to już jest ostateczny termin. Bo tutaj korespondowaliśmy między sobą. Ja mówiłem, żeby wszystkie te roboty dodatkowe były ujęte, żeby już nie wracać za miesiąc do kolejnego wydłużenia. I te roboty, do których zgadzamy się jako dodatkowe, zostały w tym aneksie, w znaczniku do aneksu, który jest protokołem konieczności, wskazane. Natomiast jeszcze jest protokół rozbieżności, którego jeszcze nie podpisaliśmy, bo tutaj firma twierdzi, że są to roboty dodatkowe, a my twierdzimy, że nie są to roboty dodatkowe, że to w kontrakcie było. Lista rozbieżności jest pokaźna. Tam jest chyba 28 pozycji aż. No i tutaj trwa wymiana korespondencji, różnimy się. Mimo to prezydent jest dobrej myśli. Widzę, bo miałem spotkanie z tutaj prezesem tej spółki, że jest duża determinacja i wola ze strony Unimaxu zakończenia tej inwestycji i w tym terminie właśnie do 11 października jest duża szansa, bo wizytuję plac budowy i często tam jestem i widzę, że przyspieszony jest układany w tej chwili, są legary pod parkiet, są montowane konstrukcje metalowe pod właśnie krzesełka na widowni. W zasadzie cały ten sufit i tak dalej jest wykonany, otoczenie zewnętrzne też. Sporo roboty jeszcze jest do zrobienia, niemniej jednak tempo jest dobre i te półtora miesiąca, które zostało tak naprawdę, to jest termin realny, żeby to wszystko zostało zrobione. Kontrakt z wykonawcą opiewa na kwotę 37 milionów złotych. Ten jednak oczekuje większej zapłaty, uzasadniając to wzrostem kosztów pracy i kosztów materiałów. Miasto, jak nas poinformował Czesław Rankiewicz, odmówiło wyasygnowania dodatkowych środków i sprawa prawdopodobnie znajdzie swój finał w sądzie. Niezależnie od sporu, samorząd stoi na stanowisku, że termin październikowy jest naprawdę ostateczny. Ta inwestycja będzie przekazana do użytkowania w październiku tego roku. Będzie piękne otwarcie. Nie wiem, tylko jeszcze muszę, kilka tygodni zaczekam, żeby znów nie było jakiegoś poślizgu, nie? Ustalimy termin otwarcia tej Areny Suwałki, zaprosimy mieszkańców. Chciałbym to połączyć z meczem Ślepska-Malow-Suwałki, naszej drużyny w Plusnice. No i będzie piękne widowisko i sportowe, może i jakiś element związany z kulturą, może jakiś koncert się pojawi. No, szykujemy taki program na otwarcie tego nowego, największego obiektu tutaj w Polsce Północno-Wschodniej.